tym filmie zrobimy więcej przykładów dotyczących upraszczania wyrażeń z pierwiastkami, ale będą one zawierały dodawanie i odejmowanie różnych wyrażeń pierwiastkowych. Zróbmy kilka przykładów. Powiedzmy, że mamy takie wyrażenie. 3 pierwiastki z 8, odjąć 6 pierwiastków z 32. Sprawdźmy, co możemy zrobić, aby to wyrażenie uprościć. Po pierwsze, 8 możemy zapisać jako 2 razy 4. Zwróćcie uwagę, że 4 jest kwadratem innej liczby całkowitej. W takim razie nie musimy dalej tego rozkładać. Łatwo z 4 wyciągniemy pierwiastek. Zatem 3 pierwiastki z 8 możemy zapisać jako 3 pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 2. W takim razie popatrzmy na drugie wyrażenie. Popatrzmy na 32. Chcemy spierwiastkować 32. 32 to inaczej 2 razy 16. I ponownie tutaj mamy 16, czyli liczba, która jest kwadratem innej liczby całkowitej, więc zatrzymujemy się, nie musimy dalej rozkładać. Jeśli od razu tego nie zauważyłbyś, gdy rozłożysz dalej, zorientujesz się, że 16 to 4 razy 4, czyli 2 razy ten sam czynnik wystąpi i łatwo będzie wyciągnąć pierwiastek. Zatem drugie wyrażenie możemy zapisać jako minus 6 pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 2. Żeby było jasne, pomijamy tu jeden krok. Ten pierwiastek, te dwa pierwiastki można zapisać jako jeden pierwiastek. To jest inaczej 16 razy 2. Pierwiastek można rozdzielić, wynika to z własności pierwiastków, a właściwie własności potęg. Teraz zastanówmy się, do czego uprości się całe wyrażenie. Tutaj zamiast pierwiastka z 4 możemy napisać 2. Pierwiastek z 4 to jest 2. Czyli to wyrażenie to jest 3 razy 2 razy pierwiastek z 2, czyli 6 pierwiastków z 2. Tutaj w tym wyrażeniu zamiast pierwiastka z 16 możemy napisać 4. 6 razy 4 to jest 24, pierwiastek z 2 zostaje, czyli minus 24 pierwiastki z 2. Gotowe, ale to nie koniec. Bo jeśli mamy 6 czegoś i od tego odejmujemy 24 tego samego, to ile będziemy mieli? 6 odjąć 24 to jest minus 18. Napiszmy minus 18 pierwiastek z 2 zostaje. Minus 18 pierwiastków z 2. Mam nadzieję, że to się Wam nie myli. Pamiętajcie, jeśli mamy 6x odjąć 24x, to wynikiem jest minus 18x. Tutaj zamiast x'a mamy pierwiastek z 2. 6 coś minus 24 coś daje nam minus 18 coś. Zróbmy inny przykład. Powiedzmy, że mamy pierwiastek ze 180 dodać 6 pierwiastków z 405. Ten przykład sprawdzi, czy potrafimy upraszczać pierwiastki, czyli coś, co robiliśmy już wcześniej. Ale pamiętajcie, praktyki nigdy za wiele. Przesuńmy nasz ekran i sprawdźmy, co się da zrobić. Zajmijmy się naszymi pierwiastkami. Pierwszy pierwiastek ze 180. Rozłóżmy liczbę podpierwiastkową na czynniki. 180 to inaczej 2 razy 90. 90 to inaczej 2 razy 45. A 45 to inaczej 5 razy 9. Zwróć uwagę, że 9 jest już kwadratem innej liczby całkowitej. Łatwo będzie nam spierwiastkować 9. Zatem pierwsze wyrażenie możemy zapisać jako pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 5. Zajmijmy się teraz drugim pierwiastkiem. 405. 405 to inaczej 5 razy 81. Żeby było jasne, sprawdźmy. 405 dzielone na 5. 40 podzielić na 5, 8. 8 razy 5, 40. Odejmujemy. 40 odjąć 40, nie ma nic. Spisujemy 5. 5 podzielić na 5 to jest 1. 1 razy 5, 5, dzielenie bez reszty, wynik 81, czyli 405 to inaczej 5 razy 81.
81 to inaczej 9 razy 9. Tutaj od razu można było zauważyć, że 81 jest kwadratem innej liczby całkowitej. Jeżeli jednak nie masz wprawy, warto sobie rozkładać dalej. W takim razie to drugie wyrażenie uprości się nam. Przepiszemy. Uprości się nam do takiego wyrażenia. 6 pierwiastków z 9 razy 9 razy pierwiastek z 5. Sprawdźmy, co tutaj będzie się działo dalej. Uprośćmy dalej. Pierwiastek z 9 to jest inaczej 3. Pierwiastek z 2 razy 2 to jest 2. W takim razie to wyrażenie pierwsze to jest inaczej 3 razy 2 razy pierwiastek z 5, czyli 6 pierwiastków z 5. Co tutaj się może zadziać? 6 pierwiastków z 9 razy 9. 9 razy 9 i pierwiastek z tego to jest po prostu 9. Czyli mamy 6 razy 9 razy pierwiastek z 5, czyli to jest 54 pierwiastki z 5. I co teraz? Mamy 6 coś, dodać 54 coś, a więc to powinno być 60 coś, czyli 60 pierwiastków z 5. Jeszcze jeden przykład, tym razem z nieznanymi wartościami, będziemy mieli do czynienia ze zmiennymi. Tak naprawdę chcę Wam pokazać, że zmienne nic tu nie zmieniają. Powiedzmy, że mamy pierwiastek z 48a. Powiedzmy, że mamy pierwiastek z 48a dodać pierwiastek kwadratowy z 27a. Ponownie, zacznijmy od pierwszego wyrażenia i rozłóżmy 48 na czynniki. 48, na razie a zostawiamy. 48 to inaczej 2 razy 24. 24 to inaczej 2 razy 12. A 12 to inaczej 3 razy 4. W takim razie to wyrażenie możemy zapisać, że to jest pierwiastek z 2 razy 2 razy pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3. I pamiętajmy jeszcze o naszym a, które zostało. Można napisać jako osobny pierwiastek, ale ani pierwiastka z 3, ani pierwiastka z a nie wyciągniemy, także możemy napisać pod jednym znakiem pierwiastka. W takim razie zajmiemy się drugim wyrażeniem. 27, a zostawiamy z boku. 27 to inaczej 3 razy 9. 9 to kwadrat innej liczby całkowitej. W takim razie można to drugie wyrażenie zapisać jako pierwiastek z 9 razy 3a, tak? Tutaj zapisaliśmy pod jednym pierwiastkiem, ale pamiętamy, że można to łatwo rozdzielić. W takim razie tutaj zapiszemy już rozdzielone pierwiastki. Pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 3a. Przechodzimy do upraszczania. Zamiast pierwiastek z 2 razy 2 możemy napisać, że to jest 2. Zamiast pierwiastka z 4 możemy napisać, że to jest również 2. W takim razie w tym miejscu to wyrażenie to będzie 4 pierwiastki z 3a. W drugim wyrażeniu zamiast pierwiastka z 9 napiszemy 3. Pierwiastek z 3a zostaje, czyli mamy dodać 3 pierwiastki z 3a. I ponownie taka sama sytuacja jak w poprzednich przykładach, czyli 4 coś dodać 3 coś, to będzie 7 coś, czyli 7 pierwiastków z 3a. Mam nadzieję, że przykłady były dla Ciebie pomocne.